Mówią wam, że ich oferty są lepsze. To nieprawda. Nasza jest najlepsza, najbardziej trendy, najbardziej sexy. Ale ja obiecuję, nie będę skakał, zapewne część z was bardzo by to rozbawiło. Dzisiaj chciałem wam pokazać bardzo fajnego zawodnika, jaki jest na pewno HTC Desire S. Jesteśmy na najbardziej zajawkowych zawodach ekstremalnych w Polsce, więc wykorzystamy też do testu naszego smartfona najbardziej zajawkowy starter, jakim jest Red Bull Mobile. Czas go załadować. Dobrze pamiętam, wprowadzono go rok temu podczas targu w Barcelonie, ale ciągle uważam, że jest to bardzo, bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które szukają fajnego smartfona ze średniej półki cenowej, do średniej niższej półki cenowej i chcą rozpocząć swoją przygodę z smartfonem od modelu, który daje większe możliwości. Co mamy na pokładzie Desire S? Mamy 1 GHz procesor, mamy Androida 2.3, producent zapowiada update oprogramowania do wersji 4, Ice Cream Sandwich jeszcze w tym roku, mam nadzieję, że stanie się to może nawet wiosną albo latem. W każdym filmie musi mieć nawet bardzo krótki unboxing, nie inaczej będzie teraz. Ja w bardzo ekstremalnych warunkach, co chwilę ktoś tutaj próbuje nam nie spać. Nie zna szybko, bo nie mamy stołu. Piękna deska snowboardowa, na niej nasz telefon. I w zestawie, który mam, mamy tylko w zasadzie dwa elementy. Wtyczka i kabelek. Desire S wyposażony jest w aparat 5 megapikseli z możliwością nagrywania filmów HD. A teraz czas na to, co wszystkie tygrysy lubią najbardziej, czyli crash test. HTC Desire S wykonany jest w technologii Unibody, mamy jeden kawałek wykonany z aluminium. Producent zapewnia nas, że ten telefon jest bardzo trwały, bardzo solidny. Dodatkowo ekran pokrywa warstwa ochronna Gorilla Glass, więc wszystko zapowiada się tak, że powinien ten telefon dać radę z naszym crash testem. Czas na test! Mała awaria. No odjechany, trochę skacin, ale trudno jest odjechać. Wypadła bateria. W takich warunkach dobrze czysto tri. I to samo. Ale się zbudował, tu gówniarzu. Kochani, najważniejsze, że działa! Działa! Jest tak mokro, że postanowiliśmy kilka ujęć nagrać pod ciepłym dachem. HTC Desire S ma bardzo fajny ekran, przekąt na 3,7 cala o rozdzielczości 800x480 pikseli. Bateria zapewni ponad dobę intensywnego użytkowania smartfona. Podsumowując,
nasz test, jeżeli szukacie smartfona w bardzo dobrej cenie, z dobrymi parametrami technicznymi i na przykład zastanawiacie się nad kupnem HTC Wildfire S, zdecydowanie polecam Wam Desire S. Ma większy ekran, jest szybszy i ciekaw jestem, czy ktoś zauważy, że mam 6 palców.